Wjeżdżam na zachodnią Ukrainę. Nigdzie indziej w tym kraju idee nacjonalistyczne i banderowskie nie są tak żywe. Ale kim są dzisiejsi banderowcy? Co myślą? Jaki jest ich stosunek do Polaków? Właśnie te pytania chcę zadać banderowcom. Obwód lwowski to samo gniazdo ukraińskiego nacjonalizmu. Nie ma tu większego miasta, w którym nie stałby pomnik Stepana Bandery, postaci mocno obecnej także w tym 70-tysięcznym mieście. Znajduje się w samym centrum Drohobycza. To tutaj powstała radykalna nacjonalistyczna organizacja Tryzub. To stąd wykiełkował jeszcze bardziej radykalny prawy sektor. To tu szczególnie żywe są idee banderowskie. Poszukajmy więc banderowców. Nie jest to trudne w mieście przepełnionym banderowską i nacjonalistyczną symboliką. Niecałe 100 metrów od rynku znajduje się siedziba Kongresu Ukraińskich Nacjonalistów. Ten nacjonalizm ma swoje korzenie w krzywdach z czasów II wojny światowej. Mnie było 12 lat. Ja już z tatą jeździł i w lesie organizowały się сотні. Сама старша сестра була з 27-го року. Її куля вбила в 40-му році, коли нас опали німці. Потім, знаєте, то все забрали і нас забрали, вже забрали в Сибір. To właśnie Rosjanie są wymieniani przez drohobyckich nacjonalistów jako główny wróg, a Polacy... My znajdujemy się w pomieszczeniu, gdzie znajduje się Kongres Ukraińskich Nacjonalistów. A przez drogę znajduje się Kościół, gdzie wchodzą Polacy. Niech wam skaże choć jeden Polak Drohobycza, czy go ktoś obraził. Nikt nie skaże. Tому що живуть одною громадою і порозуміння є. O Stepana Banderę oraz organizacje OUN i UPA, kojarzone w Polsce z rzezią wołyńską, pytam jednego z głównych teoretyków ukraińskiego nacjonalizmu, pracownika Drohobyckiego Uniwersytetu. On jasno nie miał takiego silnego wpływu na ruch UN-UPA, jaki mu zaraz przypisuje. Tobto różni ludzie tworzyli, ale oce wszystko przypisano Banderze. On stał symbolem. І він для українців сьогодні, які дуже почувають себе приниженими перед Росією. Фактично, антиросійський бандеризм в найбільш радикальній бойовій версії в яскравий спосіб відочний є на полі валки, як тут, в фронтовій всі піскі. Я вам покажу бойовий ніж. Має назву «Воля». Ми їм все перемочимо. Це моя Соня. Вона лікує всіх обіз'янок з того боку, сепарів. Вони відстрілялися, ми можемо вже спокійно до вечора. Тяжким, але стараємося, так би мовити, йти до своєї мети, до своєї ідеї, за те, що ми стоїмо. Стоїмо за землю тут, за нашу націю. Bardziej konkretnie wskazuje wroga tutejszych nacjonalistów komendant OUN we wsi. My stoimy na samym peryku. Stoimy na pierwszej linii frontu pod Donieckiem. Walczymy przeciwko tym, którzy chcą zabrać nasz kraj. Rosjanie na początku wmawiali światu, że przejmują Krym, aby bronić tam rosyjskojęzycznej ludności. Teraz w interesie rosyjskojęzycznych chcą wziąć Donbas. Po Donbasie pójdą na Charków, na Odessę, na Mikołajów. A jak zajmą już całą Ukrainę, to pójdą na Polskę. Idę na Polskę. Zupełnie inną twarz banderyzmu zastaję we Lwowie. Ukraiński nacjonalizm we Lwowie to całkiem inna bajka niż Drohobycz. Więcej tutaj, to jest metalowe, ale więcej tu plastiku. Głównym symbolem plastikowego nacjonalizmu skrojonego pod potrzeby turystów jest najbardziej popularna ukraińska restauracja Kryjówka, którą każdego roku odwiedza ponad milion gości. Zaaranżowana na mroczną kryjówkę UPA restauracja w niektórych elementach ociera się o bardzo ryzykowne granice. Ta potrawa nazywa się dyni Wehrmachtu, bez komentarza. Nacjonaliści, jak ci z radykalnego prawego sektora, jak ognia unikają jednak tematu rzezi wołyńskiej. Wszyscy jak jeden mąż wolą patrzeć w przyszłość. My uważamy go nacjonalnym herojem, ale jednocześnie ja nie widzę żadnych przyczyn dla tego, żeby osoba Bandery, historyczna postać, stawała jakimś kamieniem spotykania między polskim i ukraińskim narodem. To, co było w minulym, niech zostaje w minulym. My powinni brać z minulego tylko uroki i nie naступати na te same grabli, na jakie my naступали.
Ми живемо в новий час, ми живемо в нову епоху абсолютно. І як будуть розгортатися взаємовідносини між нашими народами та й загалом між цілими народами у світі, вже залежить безпосередньо від нас. Wizytę ukraińskich nacjonalistów kończę cały, zdrowy i zapewniany o dobrosąsiedzkich stosunkach. Relacje między naszymi krajami zależą w dużym stopniu od zwykłych ludzi. Nawet ze strony banderowców dostrzegłem mnóstwo dobrej woli. Jak sprawa wygląda od naszej strony? Na to pytanie każdy z nas musi odpowiedzieć sobie sam. Z Lwowa Marcin Wyrwał-Onet.